Dobra, to zaczynamy nagrywanko. Ja sobie wezmę coś na radioaktywność. Elo, elo! Koramy sobie w dispatcher. Ze mną jest Hades! A ze mną jest Bloody! W ogóle okazało się, nie wiem czy wiecie, okazało się, że ten mój prototyp, czy ta moja laska, którą biegam, tak naprawdę jest nago. No, jest naga. Zobaczcie, no jak jest cenzura założona i widać troszeczkę jej cycuszki. Hades, z Hadesa punktu na pewno będzie to lepiej widziane, więc możecie zajrzeć. Dokładnie. Więc możecie zajrzeć, jak to wygląda z jego perspektywy. Czyli jak widzicie, po statku opanowanym przez potwory biegamy sobie, no, bez ubrań. Oblu coś tam karda. Pewnie to ma, wiesz, to ma pewnie zdegustować właśnie naszych przeciwników, co nie, oni nie będą wiedzieć, jak no, się zachować. No, dobra, ty, sprawa jest bateria. Taka, że gramy teraz na bloku B, na tym bloku, na którym może uda nam się przetrwać. A ale może nie? To pierwszy raz. Dobra, to co, otwierać? Czy jesteś gotowy na to? A to wszystko, co zebraliśmy? Ej, tutaj już otworzyłem, to tutaj już potwory zaraz przyjdą teraz. Już idą. Ja ci współczuję, bo tu zaraz też potwór przyjdzie. Otworzyłem. Bo tu zaraz potwór przyjdzie i cię rozszarpie, wiesz? Ja ci współczuję, bo to jest gra strasznie straszna. Strasznie straszna? No. Okay. Kurde, ja się czasami zastanawiam, czy ja mam się tu jakoś skradać, czy co? Chyba, no chyba, że jakoś ustawiłem i na przykład nie ma potworów, ale chyba aż taki... głupi nie byłem. To chyba nie ty tak chodzisz, co? No właśnie, kurwa, nie wiem, no chyba nie. Jakieś punkty dostaję, mam jakieś pils i pilsa. Ja wolałbym światło latarki, znaczy światło latarki, baterie. Ty to widzisz w ciemności, oszuście i... No, ja to jestem oszustem. Ej, kurwa, to jest ty tutaj. Ty tak chodzisz? Nie, to nie... Nie, to ty? To byłem ja. Uff, ale mnie wstraszyłeś już. Słyszę go. On tam jest za tymi drzwiami, kurwa, jebany jest. Ja tam nie idę. Ja pierdolę, jestem przerażony. Dobra, wezmę... moja postać się radioaktyzuje, nie wiem czy oni tego nie dodali. Jestem nagą laską. Kurwa, no nie wierzę, że jestem nagą laską. Jest. Ej, a tylko to mam jest ten... Puls. A mam cenzurę też puls. Z tyłu? Jak widzisz moją dupę, czy nie widzisz moją dupę? A nawet się nie przyglądałem. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Widzisz moją dupę? Też cenzura. O, chujowo, to nie to, możesz... Co to jest jakiś fuse, czy coś takiego? To jest po to, żeby otworzyć to. To jest, tutaj się wkłada fuse'a. I tam prawdopodobnie będzie już potwór, co nie? Więc będziemy musieli... A ty w ogóle sobie jakoś kamerę zwolniłem przez... Tak? Przypadek, nie dobra, wiem, to co, otwieramy i spierdalamy, czy jaki jest plan? Kurwa, to coś idzie tam chyba do nas. Ja się dobra, chyba... czekaj. Chyba tu umrzemy za chwilę, wiesz, jak tak dalej pójdzie. Tu jest mina! KURWA! UCIEKAM! Jak głośno! Nie! AAAA! GONI MNIE! Pierdolę, uciekam stąd. Kurwa, nie mogę już biegać! Nie! Zostaw mnie, fuck, zabił, zajebał mnie. Zajebał mnie, ale ja się zespiłem, bo chyba 5 żyć mamy. Ty żyjesz? Jestem gdzieś schowany w pokoju. On gdzieś tu jest, nie? Kurwa, jaki... On jest kurwielem jednym wielkim. AAAAAA! Czemu mnie?! Ludzie, daj mi spokój, człowiek, ty mały gnoju! Tam, kurwa... się w jakiejś szafce! Kurwa, jeszcze fuse zrobiłem! No idź sobie ode mnie! Ja pierdolę, co za chuj, jebany. Przetrwają najsilniejsi. Przetrwają, kurwa. Nie ucieknę od niego. Ale on poszedł. Ale on, kurwa, mnie goni! Jeszcze jest, kurwa, tak... Ej, ty też masz go tak głośno? No, tak chuj ryczy. Ja pierdolę. Kurwa, no odpierdol się ode mnie! A tu jest ich więcej niż jeden? Ej, dobra, idę naprawić panel. Naprawiam panel. I zginąłem przy naprawie panelu. A, bo ty tam jesteś. Ale zdobyłem przynajmniej jakieś osiągnięcie, co nie? Typu zagraj 50 razy. Ej, gdzie ty jesteś? Nie wiem. Dobra, ogólnie sprawa jest taka, no próbowałem, bo musisz tak, bo to jest o co chodzi, że musisz się dostać do panelu, co nie? Takiego, który tam jest tak sprytnie utegowany. Jestem przy... Jak rozumiem, to zielone, to mnie zabija. Tak, to jest chyba radioaktywność. Poczekaj, ja cię chyba podgłośnię lekko na tym, na... Zamknę się w kibelku, ja cię podgłośnię lekko na tym. Ej, co to jest to czerwone?
To jest kula, to jest przeciwnik inny. Okej. Dobra, poczekajcie, podgłoście trochę na teście, bo to jest dramat po prostu. Dobra, podgłosiliśmy trochę Hadesa, zobaczymy, czy będzie go trochę lepiej słychać. Chodźmy razem i... no. No patrz, dobra, musimy być szybcy, wiesz, bo tam trzeba przez te potwory... No, dobra, nie marnuj czeki. Teraz, nie marnuj speeda teraz, co nie? To no, jest niebieska karta. A nie, punkty jakieś. Co ja z tymi punktami mogę robić? Jak przejdziesz mapę, to potem inwestujesz te punkty w ulepszenia. Aha, jak przejdę mapę. Tak, no właśnie. Okej. Dobra. A ty widzisz w ciemności, oszuście. No, ja jestem dobry, co ja nie? Ja muszę mieć latarkę. Dobra, sprawa jest taka, że tak, będziesz musiał jak zobaczymy potwora, będziemy musieli spierdalać, bo tu nie ma innego wyjścia. To, tak, i trzeba dojść do takiego przejścia, do takiego panelu jakby trzeba dojść. Otworzyć ten panel i potem no, znaleźć kolejną kartę i otworzyć takie kolejne wrota, co tak mniej więcej. Aha. Czyli... Dobra. Ej, gdzie jest ten? Poczekaj, wezmę tylko ten fuse może. Może się przydać. Dobra, idę. Idź pomału, bo tutaj jest on ten. Jest po lewej chyba. On gdzieś tutaj idzieś. Ja nie wiem, czy on nas kurwa nie słyszy, co nie? Bo on jest kurwiel jakiś taki jeden. Dobra, gdzie ty poszedłeś? Jestem dalej. O Boże, czerwona kula mi łapie, tu jest jakaś mina. Spoko, ona... O, od niej możesz uciekać, co nie? Bo ona jest wolna bardzo. Okej. Na razie aktywowałem się mocno i kurwa nie mam żadnych leków. O jest. Nie wiem, gdzieś poszedłem i nie wiem gdzie ja jestem. Czemu tego nie mogę kurwa wziąć? A ja tu byłem już. Słyszę jakiegoś potwora. Ale może kurde, czerwone kule mnie gonią, no. No to uciekaj od nich, co nie? Mam baterię jeszcze, dobra. Nie goni kurwa coś innego. A nie słyszę tego innego. Znaczy słyszę, nie tyle mnie goni, co słyszę cały czas jego tupanie. Też słyszę teraz jego tupanie. Czyli jest bliżej ciebie, bo musiał się ode mnie, się oddalił, co nie? Dobra, udało mi się przemknąć. Idę do panelu. Ja nie wiem, gdzie jest ten panel. On jest jakby cały czas dalszy, tam dalej musisz iść po prostu, co nie? Tylko tutaj prawdopodobnie będzie jeszcze, bo ogólnie nie wiem, czy to jest trudny poziom, czy średni. Na trudnym poziomie jest jeszcze... Kurwa, trzeci przeciwnik najgorszy. Jak rozumiem, to te kule wiedzą, gdzie ja jestem. Tak, one wyczuwają cię, ale one są wolne, od nich trzeba po prostu spierdalać, nie? To fajnie. Kurwa, tu jest jeszcze trzeci przeciwnik. Jaki trzeci? A może drugi? Dobra, muszę znaleźć czerwoną kartę. Jest, znalazłem, tylko potwór mnie goni na moje nieszczęście, co nie? Aha. Trochę waleczną bym powiedział. Bo mam problemy! Masz problemy? Tak, egzystencjalny problem mam taki mały. Kurwa, trzeci pol przeciwnik! A nie, to kula. Zbliżam się do ciebie chyba. Kurwa, weź ich odciągnij tutaj, bo ja tu zaraz umrę. Jest! Uciekłem chyba! Nie wierzę, chyba mi się uda uciec. Otworzyłem ci przejście ucieczkowe. Otworzyłem ci przejście ucieczkowe, jestem w kabinie. Tam nie wiem, gdzie ono... Przegrałem. Przegrałeś? Dlaczego przegrałem? A, bo tylko jedna osoba może uciec. Co? Czuję się zrobiony tak no... No jakby to nazwać, no... Poczułeś chuja. Się... No w chuja się poczułeś zrobiony. No... Możemy to, no, możemy teraz w inny blok zagrać, jak masz ochotę. No to mogę, no. Czemu nie? Ale beczka. Ale beczka. Widzisz, i tak właśnie, się w to gra, no jak widzisz, zabawa super, co nie? Emocje to są... Świetna, najlepsza. Dobra, to... Gubię się w tych pokojach, nie wiem gdzie co jest, ale... Ja tak też na intuicję. Dobra, blok C. Blok C też nigdy jeszcze nie ukończyłem, więc nie będę wiedzieć co się dzieje. No okej. Okay. Bo blok A to jest taki najbardziej podstawowy, co nie? A potem B i C to jakieś takie, wiesz, jakaś mszyna musisz zrobić, chuj wie o co chodzi. Ale zaraz w serwer będzie stać, będziesz mógł się dołączyć. Wiesz, Soko. A ja widzę w ciemnościach, no mówię, nagie laski tak mają, co nie? Że widzą w ciemnościach. No, jestem nagą, ładną laską, co nie? Ale jaka beka? No nie sądziłem, że nagi jestem, co nie? A to taka jest niezła. Ona widzę, że ma takie... Jak to się... Za kolanówki? Nie, jak to się nazywa? Oh. Profesjonalnie, nie wiem. Dobra, mamy tu kibelek. Jestem ciekaw, czy jakbym się schował w kibelku,
to by mnie kurwa potwór nie dorwał. To by ci nic to nie dało. Nie, dorwałby cię. Tak? Jakbym zaznął kibelek? Się, no raz się chowałem, pamiętam, i tak zginąłem, ale to kula mnie goniła. Chujowa kula. Dobra, dołączaj się. O, jesteś. O, witaj wuj żołnierzu. To będzie bardzo ciężki poziom, więc przygotuj się na wpierdol. Czy to jest kibelek? Dobra. Tak, to jest kibelek właśnie. Możesz ja stąd nie wychodzę. Powiem ci, to jest ten poziom C, to jest chyba najtrudniejszy, bo nigdy go... No, największy to rozpierdol jest ogólnie, co nie? Już słyszę tupanie naszych przyjaciół. No, znaczy, no ja chodzę w wentylacji, to mogę być ja też, nie? Ale znaczy, tak, ale ja poszedłem prosto, co nie? To ty poszedłeś w wentylację, ja po prostu poszedłem. No tak. Halo, panie Mr. Potwór! Znalazłem jakiś dziwny komputer. To całe szczęście to Hades tylko. Jest więcej! Hades, jak się tam bawisz? O, jeszcze mina. Hades, co tam u ciebie? Słyszałem, że się dobrze bawisz tam. Mam kisiel w gaciach już. Ja ci powiem, to jest przejebana gra, to jest tak cholernie przejebana gra. Ja nie wiem, no, co tak... Co za serio. No? Kurwa, jeszcze ta mapa jest tak zrobiona, że kurwa tu nigdzie wejść się nie da. Czy da się może, kurwa? A może ja nie wiem jak tu wejść, nie? Ale tu, czy da się tu jakoś skradać? No teoretycznie, ale musisz mieć duży poziom w quiecie, czyli w cicho chodzeniu, co nie? No kurwa, odpierdol się ode mnie! No to dupco, chyba dorwał mnie. Żeby było jeszcze śmieszniej, zgubiłem. Nie, to ściana, no nie! Daddy? Co? Gdzie jesteś? Kur chuj wie. Przekradam się, ale boję się, że to mi za długo... Ja się skradam teraz. Jestem w jakimś kurwa kabinie. Ze ślepym zaułkiem? Nie! Jaki chuj, nie zauważył mnie, ale fart. To się chyba nigdy nie zdarzyło jeszcze. Kurwa, jestem... Jest, jakiś dźwignię znalazłem. Chuj wie co ona robi, ale naciskam. Włączyłem, chuj wie co. Jakby co, coś miało biegnąć, nie? Takie... No, właśnie to ja... Kurwa, no daj mi spokój, człowieku! To nie do mnie. Daj mi spokój! Wypuść mnie! Ja pierdolę, znowu ten stresik taki, co nie? Emocje są, chuj wiem, gdzie on jest. Kurwa, daj mi spokój! Aaaa, Kurwa, daj mi spokój! Nie, uparcie, zostaw mnie! Sio! Rozjebał mnie, nie wierzę. Dobra, to ty masz tam, wiesz, ty tam możesz teraz wykorzystać tą okazję, że przeciwnik mierzy. Coś tam przełączyłem, ja ci podpowiem, co nie? To jest taka podpowiedź. Ta? To ty chodzisz, czy on? To on chodzi, ja nie. Aha, to on jest jakoś blisko mnie. Znaczy, jestem w jakimś dziwnym pokoju i tu jest jakaś dźwignia. Właśnie tam przełączyłem tą dźwignię, spróbuj jeszcze raz ją przełączyć. Nie mogę. Bo to ona jest widoczna, ona jest przełączona już musi być. Co nie? Ja ją przełączyłem. Ona coś otwiera prawdopodobnie, nie wiem co ona robi. Nie wiem, próbuję tak iść, bo tak wiesz, tak W naciskam na szybko, nie? I nawet kroku w sumie nie robię. Ty chyba tu nie idziesz, co ziomuś? Och, współczuję ci. Stary. Jednak może do mnie! Uciekaj! Pierdolę! Jasno, spierdalam! Kurwa, tutaj coś jest, ale tu jest zamknięte! Dlaczego tu jest zamknięte? To mnie razi! Widocznie wpadłeś w prąd, co nie? A, fajnie. Zajebał cię? No, prąd mnie zajebał. Czy to jest wyjście? Czy ja znalazłem wyjście? Czy ja znowu wygrałem znowu, z Hadesem? Znowu oszukałeś? O kurwa, chyba znalazłem wyjście. No nie. Ha ha! Nie! Hades. Dobra, widzę, że jeszcze spokojnie, to jeszcze Hades jeszcze... Ten, to mogę sobie poczekać tutaj na ciebie, co nie? Poczekam na ciebie. Hades, chodź tutaj, do mnie. Widzę, że się dobrze bawisz!
Hades, czekał tu na ciebie. Tam jak dalej biegłeś, to to była dobry trop. A te miny nie mogą go zabić? Nie, bo to... O, dzień dobry! Wyspierdalam stąd, żegnaj! Ty kurde! Żegnaj! Jest! To za szmaciarz! To za menda! Jaki ten? To za najgorszy człowiek! Ale powiem ci, że to był bardzo ciekawy odcinek, no. To za najgorszy człowiek. Hańba ci. Tak właśnie się przedstawiał Dispatcher z Hadesem. Nie polecam. No, jak widzicie, no, zajebiście było, to nie, Hades, no, przegrał troszeczkę, co nie, no, faktycznie on był trochę, może był, ja byłem gołą laską, więc miałem, powiedzmy, lekką przewagę. Co nie? Widział w ciemności na przykład, nie? Ja czuję się po prostu no wyruchany przez gołą laskę. No niestety, no, ale już się tak jakby te trudniejsze się skończyły, co nie? Bo tak, a to jest taki, wiesz, to już takie pierdu jest. To już wszystkie były? Nie, no jeszcze jest A, ale to takie nudne jest, no chyba, że chcesz bardzo A zagrać. Nie, sobie. No nie chcę, nie. Nie, ja mogę, myślę, nie. Że można zakończyć na tym odcineczek. Dokładnie, tak. Tak więc tak właśnie prezentował się Dispatcher. Elo, elo! Elo, elo!